Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Maćkowy i w tym odcinku serii Ghost of Tsushima mam przyjemność zaprosić Was do przejścia po mitycznych opowieściach. Oczywiście tak jak obiecałem, będziemy sobie kontynuować aktywne opowieści, bo chcemy i zdobyć zbroję i chcemy odblokować niebiański cios. Zaczniemy sobie oczywiście od tutaj właśnie niebiańskiego ciosu, który pokazuje, że jesteśmy 210 metrów już przy rozpoczęciu. To jest ten znacznik. Ja sobie podpatrzyłem dokładnie rzecz mówiąc, chociaż tak czy siak chodziłem po mapie i szukałem tych znaczników. Więc na pewno w tym odcinku zrobimy sobie te dwie opowieści. O, tędy mogę zejść, to ja poproszę. Jeżeli Wam się przypodoba taka forma podróży, to zostawcie łapeczkę w górę. Będę Wam za to ogromnie naprawdę wdzięczny. No i chodźmy, zobaczmy, co my tutaj będziemy musieli zrobić przy tym zadaniu. To jest wiocha spalona, przy której chyba musieliśmy się dostać do łódeczki odnośnie zapasów dla słomianych kapeluszy. Mam nadzieję, że doskonale pamiętacie ten odcinek. O, i tutaj jest ów gościu, Susano, który rozpocznie dla nas zadanko. Nie podpaliliśmy się, bardzo dobrze. Zatem rozmawiajmy. Bo należy rozmawiać. Straszliwy wojownik kazał mi opowiedzieć historię niebiańskiego ciosu Shigenoriego. Kiedy nie poznał odpowiedzi na swoje pytania, wpadł w szał i ich pozabijał. Co chciał? A my możemy poznać ten cios? Pewny, panie. Opowiedz tę historię. Muszę odkryć prawdę. Dawaj historyjkę! One są klimatyczne. Kiedy nas Tsushima przybyli pierwsi osadnicy, na wyspę nadeszła straszliwa, tajemnicza burza. W miejscach uderzeń piorunów pojawiały się bestie gromu. Te okropne istoty niszczyły całe wioski. Chciały zniszczenie zbyt szybko, by je powstrzymać. Wszyscy wiedzieli, że jedyną osobą, która może stawić czoła bestiom, jest Shigenori. Najzwinniejszy szermierz Tsushimy. No, tamte czasy. Nigdy nie przegrał pojedynku. Po latach ćwiczeń stworzył technikę niebiańskiego ciosu. Ataku szybkiego niczym błyskawica. Shigenori zwabił istoty na opuszczoną plażę w Komatsu, by piasek spowalniał ich ruchy. Ich walka sprawiła, że piasek zmienił się w popiół, a liście stały się białe. Niebiański cios Shigenoriego przecinał istoty tak prędko, że nie mogły umykać. Kiedy ostatnia padła, niebo rozjaśniło się, a Tsushima była bezpieczna. A my teraz nauczymy się tego ciosu. Wygrał żywot pustelnika. Niewielu zdołało go odnaleźć, a tylko najodważniejsi i najzdolniejsi godni byli poznania sztuki niebiańskiego ciosu. Kiedy nadciąga burza, a uczeń, znający położenie spoczynku Shigenoriego, umieści tam swój miecz, wtedy odpędzi przerażające bestie. No i to brzmi jak plan do nauki. Zabójca nowego chce poznać ciosu. Niebiański cios Shigenoriego. To zbyt duże zagrożenie. Dokąd się udał? W stronę mostu uciekła kobieta. Ścigał ją. Odpowie za swoje czyny. Dobra, no to lecimy w stronę mostu, moi drodzy. Niebiański cios. Ma to swój klimat, nie da się ukryć. Dobra, dobra. Kwitnąca wiśnio. Pewnie to jest w tym kierunku, także lecimy. Myślałem, most, że... Most, o którym mówił muzyk. Okej. Okay. I tutaj pewnie będziemy musieli... Ktoś płacze. Gdzie? Na dole. Dzień dobry. Mój panie, tylu zabitych. Widziałaś, kto ich zabił? Wiem, kim jest. To Yasuhira Koga. Słyszałem o nim. Walczył dla klanu Yarikawów. Rozpoznasz go? Nie zapomnę tej srogiej twarzy. No to let's go. Może znajdę jakiś ślad po drugiej stronie mostu. Druga strona mostu. Dobrze, dobrze, dobrze.
ślady konia. Yasuhira się śpieszył. Także Kage. Nie mogę wezwać Kage? Mogę. Wiesz coś więcej o Yasuhirze Kodze? Tylko tyle, że dawno temu służył klanowi Yarikawów. I drugi koń się pojawił. Gdy bunt został rozgromiony, klan został rozwiązany, a sługi odprawiono. Podobno opuścił Tsushimę, ale wrócił, gdy zaatakowali Mongołowi. Nie wiem, co było potem. Wszystko wygląda, że Koga pobiegł tutaj w górę, pokopytkował. Gdzie on, kurczę, się kitra? Tam się coś jara. Przed nami. Budują blokadę. Dobra, lecimy z prowokacją, od razu wjeżdżamy bezdomnym na chatę. Zapraszam. Bężdęk, drugi leci. Idealny blok. Nie znam no te manewry. Busiu, doszło! Doszło! Nigdy się nie nauczył. Nigdzie nie widzę Yasuhiry Kogi. Nigdzie. Dobra, to jest moment, żeby sobie przelecieć tutaj przez wioseczkę i zobaczyć, czy jakiś jegomość ma coś nas interesującego. Kunaje mamy. Zapasy. Chatka. Puchatka. Mamy bombę w końcu? Mamy w końcu bombę. Okej. Nigdzie nie widzę Yasuhiry Kogi. Dobra, weź poczekaj. Strzały. Bieda, zapasy, bomba. Tu jeszcze mamy jakieś zapasy, to zgarniamy. Dobra, i wygląda na to, że musimy pogadać sobie z gościem, który tutaj sobie przykucnął. Szukamy wojownika, Yasuhiry Kogi. Właśnie odszedł. Przebywał wcześniej w strażnicy. No i dlaczego daliście mu odejść? Ale zeszłej nocy się kłócili. Słyszałem tylko jedno słowo. Shigenori. Przeszukam strażnicę. Znajdźcie dobrą kryjówkę przed Mongołami. Wiecznie was chronić nie będę. Poszukaj wieżę strażniczą. To jest owa wieża. Co robił Yasuhira? Dobre pytanie. Krąg do pojedynków. Szuka go. Białe liście. A myślałem, że puzzle. Jak te wyblakły od błyskawicy. Mongołowie też mają opowieść o Shigenorim. Może chciałby ją porównać z wersją muzyka. Teraz zobaczmy, co jeszcze jest tutaj na górze. Tak, o, z ciekawości. Nie. Bieda. Bambusik. Dobra, musisz mi, babo, pomóc. Kogoś, kto nauczy go niebieskiego ciosu Shigenoriego. Białe liście. Niedaleko stąd są podobne drzewa. Tam właśnie poszedł. To i bardzo my pomogłaś. Się tam udamy. Udaj się w bezpieczne miejsce. Dziękuję, panie. Obyś ukarał tego potwora. A i owszem, to wykonamy. Muszę znaleźć te białe drzewa. Poszukaj drzewa z białymi liściami. Czyli w tamtą stronę.
Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. W tym przypadku białe liście. Wygląda na to, że jest to gdzieś tutaj na górze. Przynajmniej tak wiatr nam podpowiada. Mamy tu jakąś bramę. Dobrze widzę. No i tam się też jara, nie? Kapliczka kwitnącej śliwy. O proszę. A nuż jeszcze dodatek. Dobra, rozumiem, że tędy nie możemy przejść, bo się hajta. Ale tutaj możemy skręcić. Dobra, wyszło nam to całkiem zwinnie w tamte stronę. Na pewno musimy się udać. Okej, tu się przeciśniemy. Nie stękaj mi. Tylko zbieraj bambusy. No i pytanie zasadnicze. Nie w tę stronę. Brawo my. Co, w dół mamy zejść? Nie. To chyba było na wypadek, jakbyśmy się zdobtyli. Dokładnie. Tu nie. Bo tu na pewno będziemy mieć kapliczkę, ale też... Białe liście. To pewnie tam. Dokładnie. Tutaj jeszcze będziemy mogli się pomodlić. Tam. Dostaniemy pewnie, jakiś talizman. No, dawaj. Co ciekawego tutaj znamy? Jakiegoś objawienia? Talizman Kagutsushiego. Talizman Kami Ognia. Zadajesz dodatkowe obrażenia, gdy masz 50% zdrowia lub mniej. Bierę! Zakładamy to. To jest dobre. Posa. To też chyba na wypadek, gdybyśmy się zdupcyli, ale się nie zdupcyliśmy. Przyjrzyj się. Dobra, tu mamy zejście, ale to zejście mamy na późniejszy etap. Okej. Oto jest. To białe liście. Jak te wyblakły od błyskawicy. Czyli tam musimy się udać? Podaj się do zagajnika białych drzew. Dobrze, wedle życzenia. No wiadomo, troszkę biegania tutaj będzie. Ale nauczymy się niebiańskiego ciosu. A w konfrontacji z Mongołami na pewno nam się przyda. Tak? W dobrą stronę biegnę? W dobrą stronę biegnę. To jest w tamtym kierunku. Zobaczymy, czy ten Koga będzie na nas tutaj czekać i będziemy mieć z nim po prostu klasyczny pojedynek. Dziczku! Ła.
co my będziemy mogli sobie zaktualizować. Wybuchowe strzały, limit na nie. Cudnie. Gdzieś tu jeszcze był chyba jeden dziczek. Czy spindolił gdzieś? Dobra, dobra, robi się klimatycznie. Wygląda na to, że tam będziemy się musieli udać w dół, ale tutaj... Stój! Powiedziałem mu wszystko, co wiedziałem! Ktoś ma kłopoty. Gdzie? Gdzie te kłopoty? Tutaj! Wyciągać broń! I chodźcie do mnie. Dziubaski moje miłe. No co w ogóle bujasz się w ogóle? To trzeba mieć luz. Patrz w ogóle, lanci, pyk. Na pełnym fokusie. Jaśnie pan też? Kto jeszcze? O! Tarczownik! Ktoś jeszcze, kurczaczki? Czy klasycznie? Wszyscy wybici. Można katankę schować. Dobra, potrzebne są na pewno kunaje, bo troszkę ich zużyliśmy. A raczej wszystkie. Zapasy, zapasy. Dobra, wejdźmy do środka. Co my tutaj mamy? Kolego sympatyczny. Czy coś jeszcze jest w tej chatce? Nie. Już cię ratujemy. S'il vous plaît, mademoiselle. Czy z tymi Mongołami był Yasuhira? Chciał nauczyć się niebiańskiego ciosu od mojego dziadka. I zabrał go ze sobą. Jest w niebezpieczeństwie. Dokąd poszli? Na jego stary plac treningowy. Należy udać się za nimi. Jest na wybrzeżu Komatsu. Proszę. Uratuj go. Wedle z życzenia możesz być spokojny, dziadku. Easy squeezy. Lemon peasy. Którą stronę? W tę stronę. Let's go! Mamy tu jakieś zapasiki? Nie. Bieda! Dobra, wygląda na to, że tutaj chyba byliście... nie w tę stronę, kurczę, Jin. Yasuhira nie może się nauczyć tego ciosu. Dobra, odpowiedni kierunek. On nie może. My musimy. To jest ta po prostu presja, ale... Jak widać, nawet i pogoda nam dopisuje klimatem. Nie bez powodu napindala tymi pojorunami. Dokładnie. Dawaj, dobra, złap oddech. O, tam chyba są. Lecimy, dawaj, dawaj, Jin. Zdążyłeś się zregenerować, lecimy. Odszukaj spoczynek Shigenoriego. To drzewo, żeby przejść. Ale że co, że my nie przejdziemy, tylko musiałem linkę odpalać?
przejdziemy drzewkiem. Dobra, to wygląda jak sceneria na bitkę. Yasuhira sprowadził tu Mongołów. Dzień dobry. Tchórzycie? To idzie na pierwszy ogień. No i tak jak powiedziałem, należy mieć luz, nie? Pyk, pyk, pyk. No, dawaj. Drugi opancerzony. No, moi drodzy, jako, że tak powiem, zabezpieczenie drogi, to jesteście słabiutcy. Przeszukaj spoczynek Shikanoriego. Czyli gdzieś tutaj się wbijamy na górę, pyk, pyk, pyk. Nie ma co, ten deszczyk ma krąg do pojedynków Shigenoriego. Swój klimat. Co robił Yasuhira? Biedak, zginął z rąk Yasuhiry. Okej, śledztwo. To ostrze nie raz zabijało. A tu ślady? Ślady. Świeże. To z tobą mam się zmierzyć? Rzeźnik z czasów buntu. Nie zmieniłeś się. Chłopcze, byłeś tylko dzieckiem, gdy Yarikawa spłonęła. Przez 15 lat marzyłem o zniszczeniu pana Shimury. Nie myślisz, że teraz się uda? Staruszek nauczył mnie legendarnego ataku, zanim go zabiłem. Zaraz go doświadczysz. No to sprawdzimy się. Ostre spojrzenie. Gościu. Ty nawet nie wiesz, z kim tańczysz. To jest ten... Na co jeszcze czekasz, chłopcze? Nie czekam. Obserwuję. Uczę się. Cios cię nie ocalił. A wręcz przeciwnie. Ależ to schowanie katany jest klimatyczne. Modlitwa za poległych. Dziękuję za naukę. Nawet zasługujesz na większy szacunek. I po śmierci. Obiecuję używać techniki Shigenoriego tylko w obronie Tsushimy przed wszelkim złem. Niebiański cios. No i cudownie. Od razu punkt techniki. Bardzo mi się to podoba.
legenda naszego samuraja rośnie. Niebiański soku, uderz bez ostrzeżenia, niczym łowca przestworzy. Burza klana Sakajów, bohater Tsushimy. Niebiański soku, uderza bez ostrzeżenia, niczym łowca przestworzy. Bierzemy, skoro jakby gra nam podpowiada to, że możemy z tego korzystać, to te jakieś kurcze biało-czarne futerko jak najbardziej do nas teraz pasuje. Może niekoniecznie do naszej zbroi, ale cóż, moi drodzy, tak jak obiecałem, opowieść mityczna, jedna z, no tutaj z kilku, została już wykonana, tak jak i my mamy długi łuk i wybuchową strzałę, teraz mamy już niebiański cios. W następnym odcinku zabieramy się za zbroję Tadayoriego, bo tutaj niestety żadnych podpowiedzi, kurczaczki, jeszcze nie mamy. Ta zbroja wygląda na interesującą zbroję Gosaku, ale to też będziemy sobie spokojnie po kolei robić. Na chwilę obecną ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i tradycyjnie widzimy się jutro o tej samej porze. Narka!